Proszę Państwa, Alei Witosa od poniedziałku, ale to też przez przypadek piękne widoki tutaj mamy, włącznie z galerią Panorama po tamtej stronie. Tak się zastanowiłam, bo tam przecież kilka galerii jest w ogóle. No cóż, my jesteśmy tutaj na linii takiej Królewskiej 180. I to tam, oczywiście do Wilanowa samego, linia Królewska, proszę Państwa, i już, ale przy poniedziałku, jak się tak ogląda na te baby zadziorne, no nie lubię poniedziałków, nie lubię poniedziałków, one się spieszą do pracy normalnie, ale ja wiem, no jedna to tak przy wyjściu stała i tak torebką się zarzucała, ale nerwowe ruchy miała, ja mówię, co to u niej będzie potem, jak będzie miała 50 lat, no bo przecież i tak prawie ma. Ale proszę Państwa, co to będzie? Ludzie czasem w taką fazę wchodzą, choroby nerwowej, triki, wszystko chodzi, chociaż Ty nie chcesz. Ale tak jest dlatego, bo człowiek sobie pozwalał wcześniej. Radio Tok FM, Brakończyka. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zwieść losowi. Tak, ludzie się przyzwyczajają, czy są triki, czy ich nie ma, to jest wsioryba. No ale po prostu inni z zewnątrz widzą, że Jezu, baba rzuca głową, że może po prostu się skaleczy, skrzywdzi się, uderzy się. Także proszę Państwa, warszawski dzień w Polsce moherowych beretów, raz szepczących w buwie na dobry 5-10-6. Raz kaszlących, raz chrumczących. Nerwowe wibracje, tak jak mówię, przy poniedziałku. Nerwowe wibracje, chodźmy przy zielonym świetle. Normalnie się odbywa, proszę Państwa, u nas wszystko to tak, jakbyśmy chcieli. Normalnie. Witosa, aleje. Ja tutaj chcę w jedno miejsce jeszcze skoczyć. W jedno miejsce. Na rowerze można, jest ciepło. Ale jest pochmurno i dużo zimniej już jak wczoraj, to nie wiosna, to nie lato, to znowu jakaś zima idzie i nie wiem, czy nie będzie śniegu, będzie padał śnieg, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Także przesyłamy, proszę Państwa, buziaczki, no i że co jeszcze, proszę jeść kaczki. Czyli Aleje Witosa, proszę Państwa, tam Panorama, Gazeta Wyborcza, wszystko co tylko chcesz. No i te w internecie krzyki kłótnie Plichowicz. Plichowicz też powiedziała, a usram się, a nie dam się, a dopóki będę, to be... Ja mówię, no ale zależy o co ona walczy, przecież walczymy o dobre sprawy.